A z nami jest już Wołodymyr Petraniuk, dyrektor Teatru Zwierciadło w Kijowie. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Patrzymy na pana w mundurze, w czapce wojskowej. Mało dzisiaj pan przypomina dyrektora teatru, ale chyba sytuacja w Kijowie jest tak dramatyczna, że wszystkie siły zostały wyrzucone do obrony stolicy Ukrainy. To jest prawda, proszę pana, że już tu nie ma różnicy, czy ty jesteś kierowcą automobila, czy jesteś dyrektorem teatru, czy aktorem, czy lekarzem. Wszyscy tu są, proszę państwa. Mm-hmm. A pani... nasza obecność tu jest potrzebna koniecznie. Mm-hmm. Ja rozumiem, panie dyrektorze, my że... Słucham? Rozumiem, panie dyrektorze, że mobilizacja wśród mieszkańców stolicy jest ogromna. Słyszymy o tym, że nikt nie ma zamiaru w całej Ukrainie składać broni, a dziś chyba jeden z tych najważniejszych frontów w wojnie z Rosją, tą najeźdźcą Rosją, jest właśnie Kijów. Rozumiem, że mieszkańcy, którzy zostali w mieście, szykują się do tego, żeby ten atak odeprzeć. To jest prawda. Wie pan, że kiedy ja mówię do widzenia, to ja zawsze dodaję do tego, że Karfagen musi być zrujnowany. I to jest nasze patrzenie na sytuację, która teraz, na tą wojnę. Proszę państwa, ale ja powiem, że pan dobrze trafił, bo my przed tym oglądali z waszego programu taki dokumentalny film o tym, co się u nas się dzieje. Ale tam chodziło o tych wojskowych. A tu my zupełnie w innej sytuacji. Tu my widzimy ludzi, którzy sami zorganizowali się. To po prostu mieszkańcy tych bloków, domów, którzy powychodzili ze swoich mieszkań i nie chcą, żeby przyszli ich gołymi rękami, moskali, wyciągali z lóżek. Proszę państwa. I oni tu, każdy znaleźł sobie jakieś miejsce. Ja teraz jestem w bunkrze. Tu dziewczęta koło mnie, oni przygotowują jedzenie, gotują zupę, proszę państwa. I to wszystko pokazujemy teraz. Mm-hmm. Widzimy, tak? jak broni się stolica Ukrainy. Tak, na polu chłopcy robią takie fortyfikacje zimprowizowane. Robią tak, że czekamy ruskich, którzy będą... U nas tu jest most i my go przegrodzili takimi betonowymi blokami i czekamy, kiedy oni przyjdą. Przygotowani jest koktajli Molotowa. Oni leżą naokoło i my oczekujemy, i ja nie będę mówił, gdzie jest ten most i co to za dzielnica Kijowa, dlatego że podejrzewam, że mogą to słuchać nie tylko przyjaciele. Nie będziemy im podpowiadać, dlatego, panie dyrektorze. Tak, proszę pana, w Kijowie dużo ludzi, jakich ja nie poznaję. Ja od razu poznaję po twarzy, że to nie jest człowiek z Kijowa i nie jest człowiekiem z naszej dzielnicy i w ogóle nie jest człowiekiem, który jest przyjacielem Ukrainy albo Ukraińcem. Proszę państwa, to od razu widać. I my takich zatrzymujemy i oddajemy w policję, bo my nie mamy prawa z nimi dalej robić te przesłuchanie, tak powiem. Rozumiem, panie dyrektorze, i to jest, da. Rozumiem, panie dyrektorze, że tych dywersantów nie brakuje w Kijowie. Bardzo często o nich słyszymy, że oni się pojawiają na ulicach Kijowa. Tak, czas od czasu jest. Od tu chłopcy przynieśli, zagląćcie w ten, w ekran. Chłopcy przynieśli, to jest chłopcy, którzy bronią naszą dzielnicę. Tu ja ich pokazuję, tu oni koło mnie, a to jest, przynieśli oni mnie z pola koktajl Molotowa. My takiego zrobili dużo i no i jesteśmy przygotowani. U nas jest cała grupa, która jest wykształcona w tym, jak to rzucać, w jakim miejscu, żeby czołgi rosyjskie
palili się tu. I ja znam, że dużo, dużo tych czołgów już zostało się na ukraińskiej ziemi. No i zostawimy dla harcerzów, żeby oni bawili się kilka sztuk, a z reszty z metalu zrobimy jakieś rzeczy, które nie będą skierowane na wojnę, powiem tak. Że zrobimy stanuga. Proszę Państwa. Taka meta naszej tu obecności. Powiem tak. I to już nie ma, ja poczynałem z tego, że nie ma różnicy, kim ty jesteś aktorem, czy jesteś ty inżynierem, czy kim. Tak. Wszyscy tu my zbieramy się i jak cała rodzina. I od ja powiem, ja jestem człowiekiem, tak by mówiąc, człowiekiem wrażliwym, dlatego że to jest mój zawód, sztuka. I ja na to patrzę i zawsze staram się jakoś filozoficznie to ocenić. I powiem, że wojna to straszna rzecz, to koszmarna rzecz. I w niej niby nie ma pozytywu, ale ja zauważyłem dla siebie, że jeden jest. Ja tu w tej dzielnicy dawno, dawno mieszkam, ale nie znałem wszystkich. Ja teraz poznałem. Poznałem, że koło mnie żyją, mieszkają w tych domach, które poblizu. Mieszkają dziwni i dobrzy ludzie, zwyczajni, serdeczni, z dobrą duszą i pozytywnym patrzeniem na świat. I tego by nigdy nie poznałby, jeżeli by biegali my po prostu co rankiem, biegali gdzieś do jakiejś pracy, wracali, oglądali telewizję, ložili sobie spać. A tu całą noc, cały dzień jesteśmy razem, poznajemy. Ja ich nikogo nie znałem po imionach, a teraz znam. I to jest po prostu, to jest zdobytek tego, że my, Ukraińcy, no i wszyscy, kto nie tylko Ukraińcy, kto tu mieszka, tu mieszkają nie tylko Ukraińcy, mieszkają inne nacje różne. U nas w Ukrainie i Grecy mieszkają, i Rosjanie mieszkają, Białorusini, i tam Serbowie. Ale wszyscy stają bliscy jeden do drugiego. I to jest właśnie ten zdobytek, że co nie chciał Putin, ale my stali bliżej, staliśmy skonsolidowani i zdecydowani przeciwko wroga. A panie dyrektorze, bo obserwujemy te dramaty... Putin czekał, że będziemy jego... Proszę, proszę. Da, Putin myślał, że wie pan, kiedyś ja pamiętam z historii, że Warszawa, część Warszawy też była rosyjskojęzyczna, po rosyjsku rozmawiali, kiedy Warszawa należała do tego podziału rosyjskiego. Ale już zapomnieli o tym. I nikt o tym nie pamięta, oprócz tych specjalistów z historii, z etnografii. Oni to pamiętają. Ja mam nadzieję, że i tu zapomnią o tej Rosji, o tej całej ich brutalnej, barbarzyńskiej antykulturze, to wszystko będzie zapomniane. I jeszcze, oprócz tego, że my między sobą stali bliżej, to przecież pan widzi, że i Polska stała bliżej. I Polska stała bliżej. Nie no, ta jedność polsko-ukraińska jest naprawdę imponująca. Kiedy rozmawialiśmy o Polsce, to można było powiedzieć, że no, z 10 ludzi tam 6 powiedzieliby, że Polska to bardzo ciekawy kraj i przyjazny, a 4 by powiedzieli, a to Lachy, kiedy 200 lat temu bili się z nimi, no i tak dalej. A dzisiaj 100% ludzi znają, że Polacy to jest kraj braci, kraj przyjaciół naszych. I to jest nie tylko dlatego, że wyjeżdżają do Polski. Właśnie ja to słyszę nie od tych, kto wyjeżdża, a od tych, kto został. A przecież psychologia polega na tym, że na przykład ja nie mam prawa wyjechać. Pan zapyta mnie, a dlaczego? Dlaczego ja nie wyjeżdżam? Ja wiele lat pracowałem w Krakowie.
i z teatrem. Lubię to miasto Kraków. Dla mnie drugie miasto w moim życiu, które tak miłe i bliskie dla mnie, jak Kijów, to jest drugie, to jest Kraków. Nijaki inny, nie Lwów, nie Odessa, a właśnie Kraków. Lubię go, znam, tam mnie też każdy pies zna z Krakowa. I teraz mógłby wyjechać, ale nie mam, proszę pana, prawa. Dlatego, że jeżeli ja teraz wyjadę, to po wojnie ja nie mógłby wrócić tu. Jakby ja wróciłby i jakby ja patrzyłem ludziom, no, młodszym ode mnie, patrzyłem by w oczy, że ja kiedy było trudno, kiedy było ciężko, kiedy było krwawo, kiedy było śmiertelny, był lęk od tego wszystkiego. To jak i ja pojechał, a teraz, a kiedy już pokój i wszystko okej, to ja wrócę. Takiego niemożliwe. Ja sam deklarowałem ideologię tego, że odnoszenie do swojego własnej ziemi, do kraju z miłością, to jak ja nie mogę inaczej to robić teraz. Ja by nawet chciał. Muszę tu być. Jeżeli by trzeba było umrzeć, to ja na tym blokpoście umrę. Panie dyrektorze, taka prawda. Obserwujemy te dramatyczne sceny z Kijowa, spadające rakiety, bombardowania Kijowa. Wygląda na to, że Władimir Putin już nie wierzy w zwycięstwo na lądzie, wierzy w to, że złamie ducha ukraińskiego, bombardując osiedla mieszkaniowe, mordując cywili. Ale rozumiem, tak jak pana słucham i też słucham innych Ukraińców mieszkających w Kijowie, w Charkowie, w nich to tak naprawdę tylko wzmacnia poczucie tego, że trzeba stanąć do walki z Władimirem Putinem i jego najeźdźcymi wojskami i po prostu pogonić ich z granic Ukrainy. Rozumiem, że tak to dzisiaj w Ukrainie wygląda. No to jest prawda, dlatego że nacisnąć guzik i wypuścić rakietę na Kijów, to nie trzeba dlatego być odważnym. Odważnym trzeba być w takim jednoborstwie, kiedy idą walką jedni na drugich i walczą prawdziwe. A naciskać na guzik i rzucać bomby, to nie ma żadnej w tym odwagi. I dlatego to sprawdza na Ukraińców, na mężczyzn właściwie patrzenie na tego Rosjanina, który się robi w naszej wyobraźni, staje mniejszym niż naprawdę jest. I jeszcze mniejszym. Dlatego, że oni przestają być mężczyznami, przestają być rycerzami, przestają być duchową szlachtą w tej sytuacji, kiedy rzucają na miasto takie jak Kijów. Tu właśnie był ryzyko, że Święta Sofia nasza też będzie wyburzona. To jest po prostu koszmar. I jak to mogą to mężczyźni takie rzeczy robić? To my teraz już na tyle bez szacunku, bez lęku patrzymy na tą ordę rosyjsko-moskowską, że ja myślę, że oni już nie mają szansu. Choć może jeszcze nie wiedzą o tym do końca, ale szansu oni nie mają. I bardzo dobrze. Cieszę się, że ten duch nie ginie w narodzie. Panie dyrektorze, ja wiem, że tam sytuacja jest ciężka w Kijowie, więc nie chcemy panu już głowy zawracać, ale jeszcze jakby pan nam mógł pokazać ten bunkier, w którym pan jest, żebyśmy mogli zobaczyć, w jakich warunkach dzisiaj Kijowianie walczą z najeźdźcą armią rosyjską. No proszę pana, że dzisiaj tu, no w tej chwili tu nie ma dużo ludzi. Po prostu oni jest na polu, przy tym blokpoście, przy tym, gdzie stoimy, przy barykadzie. No a gdzie on, jak on wygląda? No to takie małe miejsce, zimprowizowane. Dziewczęta gotują, widzi pan, państwo, gotują to wszystko. Ludzi, po prostu zwykli mieszkańcy, nigdzie nie dostajemy to ni skąd, a tylko mieszkańcy przynoszą to wszystko. Tu jest takie zimprowizowane na podłodze łóżka, gdzie śpią, przyjdą tu spać, zmieniają jeden drugiego. Siedzą, leżą,
Tak. I tu wymieszane, proszę Państwa, jakieś tam kaski, hełmy i mandarynki, i luszki, radia, telefony i to wszystko. I co powiem, że dzięki temu, że nasi chłopcy zrobili tu Wi-Fi, to my mamy możliwość z Państwem kontaktować się, bo na przykład tu ja blisko mieszkam, u mnie nie mam Wi-Fi. Ja no cieszę się, że jest możliwość. Zagłusza przez jakieś tam swoje... A tu chłopcy przyszli i zrobili to. I dzięki temu to jedyne miejsce tu naokoło, naokoło mnie, w tych sąsiednich blokach, domach, na polu, na brzegu Dniepra. To Dniepr koło nas, niedaleko. Cieszę się, że mamy kontakty. Cieszę się, panie dyrektorze, że kontakt ze światem macie, że możemy porozmawiać. Ja wiem, że sytuacja jest strasznie ciężka i nawet nie potrafimy sobie wyobrazić, w jakiej wy się znajdujecie sytuacji. Jedyne, co możemy robić, to wysyłać wam nasze ciepłe myśli, modlitwy i trzymać kciuki za to, żeby Kijów się obronił. Ja mam nadzieję, panie dyrektorze, że jak już to wszystko minie, będziemy mogli się na kawę umówić w Kijowie. Piękne miasto i będziemy mogli spokojnie porozmawiać wtedy w innych zupełnie warunkach. Na razie panu dziękuję, panie dyrektorze, za rozmowę, że znalazł pan dla nas chwilę Ja jestem do dyspozycji, proszę państwa, i zapraszam na przedstawienie Teatru Ukraińskiej, Tradycji Ukraińskiej Zwierciadło. I chciałbym widzieć pana i pańską ekipę na moich przedstawieniach jak widzów. Bardzo chętnie przyjedziemy, kiedy już pogonicie Rosjan, bo nie wątpimy w to, że to uda wam się zrobić. Imponuje nam naród ukraiński dzisiaj. Dzisiaj nam naród ukraiński swoją odwagą, swoją determinacją w walce z najeźdźcą imponuje, więc trzymamy kciuki, ciepło was myślimy. Sława Ukrainie, jeszcze Polska nie zginęła. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, serdeczne dzięki za rozmowę. Z nami by pan był. Lubię Warszawę. Zapraszamy też do Warszawy, panie dyrektorze. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Miłego dnia i do usłyszenia wkrótce, mam nadzieję.